I witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Jest ze mną oczywiście Shinguś. Dzień dobry, wieczór. I zbudowaliśmy sobie tutaj taki domeczek prowizoryczny, jak na razie, żeby przetrwać. I będziemy sobie tutaj zbierać surowce, a potem będziemy myśleć dalej. Więc co na razie? Ja chcę sobie odłożyć niepotrzebne rzeczy, bo mam ich na pewno za dużo. To wszystko odkładam, niepotrzebne, żadne nasiona, biała wełna też. Dam ja tu trochę fuda. Drewno. O właśnie, drewna dużo trzeba, no. I już mamy skrzynkę pełną praktycznie. Ja coś mam drewna. Tylko... O, muszę się wybrać do najbliższego, pobliskiego lasku. Mhm. Ja mam coś drewna, zrobię drugą skrzynkę, żeby było więcej miejsca. Tak jest. Tamto już się skończyło. Idealnie. Na dole czy na górze? Połączę może. Chociaż tutaj da się? Da się. Dobrze, kilo w niepotrzebny szmaragdy też tu będziemy dawać. Ile mam szmaragdów? Jest bardzo dobrze. Buraczki sobie zostawię. Na gastro. Proch. Węgiel. To też zaraz pochodnie zrobię. Okej. No to co, to ja tu zaczynam robić jakieś mieczyki, TP i TD. Powoli. Dobrze. Gdzie mam to żelazo? W skrzynce. Skrzynce. Tak jest. Ile tego było? 9. No, na 3 przedmioty. Crafting. Do pocieszenia dodam, że też mam 9. O, no to elegancko. No to ja sobie mogę zrobić tak. W takim razie kilow na pewno musi być, bo bez tego nie ani rusz. No mieczyk też musi być, nie ma opcji. Bez mieczyka. Siekierkę, no bo drewna cały czas będziemy potrzebować i akurat mi starczy na łopatę i też sobie możesz taki sam zestaw zrobić. I elegancko będzie. Czekaj, na pewno... Mieczyk. Masz trochę drewna pożyczyć? Jest w tym. Czy mało? Schowku. Dobra. Idę. Gdzie jest drabina? Dlaczego nie mogę żelaznego kilofa? Czemu nie możesz? Bo nie mam patyków. No właśnie, po to mi drewno. Ej, tu nie ma... A jest. Ale to jest za mało. Trzeba iść po jeszcze. Idę na wyprawę małą. Po jeszcze drewna, ty tam ogarniaj coś. Ja mam dużo patyków teraz. 12. Przerąbane, bo tu daleko jest ten las. Idę do tego lasu, zbiorę więcej 16 drewna. 16 patyków. 16 patyków. To dobrze. Masz węgiel? W piecu już. Ile tam go jest? Nie, za wiele w sumie. Dobra. No bo też pochodni trzeba będzie zrobić, żeby każdy miał co najmniej po staku takim pochodni. Kilo w mieczyk. I... Kilo w mieczyk, siekierka i łopata. No to na łopatę mi nie starczy. Na siekierkę... Ej, stanie się coś jak rozwalę ul... O kur... Co się stało? Shink! Mamy kłopoty. Znaczy ja mam kłopoty. Gdzie jesteś? Zaatakowałem ul pszczół. Ale nie, spoko. Przeżyję chyba. Bo... Znikły. To nie wiem, gdzie ty jesteś. O, dobra. Nie, spoko. Przeżyłem. Jest git. Zobaczysz na odcinku. Okej. Okay. Ale zaatakowałem ul pszczół. I mnie... On zniknął i zaatakowały pszczoły, więc już wiemy, co się dzieje, jak się zaatakuje ul pszczół. Dobra. Nie polecam. Ogólnie. Mam siekierkę. Łopatę też mam łopatę. Dobra. To jest gitara. O, ja tutaj znalazłem wejście do kopalni. Może tu pójdziemy, dam tu jakiś znak, żebyśmy wiedzieli, że to tutaj. I może tu pójdziemy na jakąś wyprawę, co nie? Dobrze. Chyba, że tam w mieście mamy jakąś kopalnię już gotową. Bo zdarzają się takie chyba. Mogę się rozglądnąć. Bo wolałbym się nie gubić za bardzo. Co byś wolał? Żebym się nie gubił. No nie, nie gubię się. Przy domku. Dobra, ja tam już wracam. Mam 13 drewienek. Także okej. Mamy piasek, trzeba zrobić szyby. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie był ten domek? Tutaj. Widzisz mnie? O, jest, dobra.
Masz wszystko? Coś potrzebujemy? Mam 4 żarcia, 3 jabłka, 1 kilo, jedną łopatę, jedną siekierkę, mieczek. Pochodni dużo masz? Ile masz? 10. To dobra, to ja zrobię więcej pochodni z całego węgla, co mam. A ile masz węgla? No, jeszcze 11 teraz. Nie tak. Pyk drewno. Pyk. Patyki. I pochodnie. Mam 38 pochodni. Dobra. No to łap jeszcze tutaj 36. Ej, nie złapałeś. Czekaj. Aha, bo ciebie tu nie ma. No złapałem, tak. Nie mam, nie? A... Już rzucam. Już jestem. Pyk. Jeszcze dobra. Odłożę kilka rzeczy. Coś potrzebujemy do pieca włożyć? Czy nie? Chyba nie. Chyba, że masz jakieś nieprzetopione żelazo albo mięso. Nie, no w sumie nie. Już upiekłem. Tak, drewna sobie 2 wezmę na wszelki wypadek. Patyki mogę odłożyć. Łopatę tą mogę odłożyć. To też w sumie mogę odłożyć. To też. Wszystko mam. Fajne. Żelazne. Ziemniaki, sadzonki. O Jezu, biegowisko. Uciekaj stąd. Widzą nowych mieszkańców chyba. Co jeszcze? Coś jeszcze potrzebujemy? Dobra, chyba nie. Przy drzwi zamknąć przed nimi. Nie mamy na razie żadnego ekwipunku w sumie. Ale nie mamy z czego zrobić. Ile jeszcze mamy żelaza? No ja już nie mam nic. No dobra, no to wyruszamy do kopalni. Pochodnie są, wszystko jest. Ona była tam, gdzie ja szedłem. Drzwi zamknąłeś? Za mną, kapitanie. Pędzę. Czekaj, gdzieś to było, ja tam dałem znak. No, tam, w stronę tego dużego lasu. Ciekawe, czy tu w mieście, no, ale nie widziałem żadnej tutaj kopalni. Myślę, że może być deficyt. Ej. To nie tu. Albo... Ty, przestań ogarniać. No tutaj rozwalałem te... O, dobra, widzę. Trzeba zaznaczyć trochę pochodniami. Tak jest. Jest kopalnia. No to lecimy. Kto pierwszy? Ostrożnie, bo tam może czaić się zło. No najpierw tutaj na spokojnie mam sobie. Węgiel. O kurde, co tam jest w ogóle? Czekaj, tylko tutaj sprawdzę teren. Okej, okay, dobra, najpierw pokopmy sobie trochę tego węgla. Elegancko. Będą sprzęty do dalszych przygód. Żelazo jest, dobra. O. Co się stało? Ciemne miejsce. Spoko, już się rozświetlamy. Ale tutaj było takie, tutaj na pewno mogło być res. Kurczę, ale wjechałem tutaj na spontanie. Shrink, spokojnie. Pająka tu to mamy. Tylko pająk. Mamy towarzystwo. Ja wiem, ale nie mamy żadnych zbroi. Ani nic takiego, więc... Dość ryzykownie. Trzeba uważać. Przypominam o subskrypcji oczywiście i łapaczkach w górę. Zaraz zapomnę, że nagrywam ten odcinek i tyle z tego będzie. Czekaj, Shingu, ja tu oznaczę wyjście, bo w kopalni też jest dość łatwo zgubić. 2 pochodniami. Jakby co jest oznaczone. Okej. I jakieś prowizoryczne schodki. No są takie, kurczę. Tutaj będzie wyjście. Jeszcze. Dobra. Tutaj nic ciekawego nie ma. Gdzie ty tam poszedłeś w ogóle? Na ja to tutaj widziałem żelazo. Tutaj jest co najwyżej węgiel, więc się nim zajmę. Przydałoby się... Diamenty. No, ale to myślę... Na razie nie porywajmy się z motyką na słońce. Nawet nie mamy... Właśnie. No. Ja tutaj idę sprawdzić tą stronę teraz. O, słyszę dźwięki. Więcej żelaza potrzebujemy na pewno. Coś tu może być, uwaga. Jest pająk. Gdzie?
A, poradzisz sobie chyba, nie? Mówię, nie dam. Fuda masz dużo. Tak. Ej, nawet mnie nie trasnął, także. Mam pytanie. Słucham. To ty bekłeś, czy to w Minecrafcie? To w Minecrafcie. O kurde, to niedobrze. Słyszę tu... Mam żelazo, słyszę mam tu lawę. Zombiaka. U mnie. Nie wiem jeszcze, gdzie on jest. Oświetlę tutaj dla bezpieczeństwa. Słyszę go coraz bliżej, nieważne, muszę kopać. Kopać, 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 to jest cel Minecrafta. Uwaga! Lecę do ciebie. Spoko, tam jest jakaś lawa nie na pewno. Nie wiem, gdzie jesteś. To jest jakaś lawa na pewno, ale czekaj, nie biegnij tam sam. Najpierw tutaj sobie wykopmy surowce. Ale pełno zombiaków tu słyszę ogólnie. To będzie ciężka misja. Pamiętaj o jedzonku. Dobrze, dobrze. O, słyszę go. Słyszysz, no. O kurde, nie patrz mu w oczy. Nie patrz mu w oczy. Tu jest coś gorszego. No nie patrz mu w oczy, nie możesz mu patrzeć w oczy, bo cię będzie atakował. Nie atakuj go po prostu, zostaw go, olej go. Jak się patrzysz bezpośrednio na niego, to on cię zacznie atakować. Prawdopodobnie, no, chyba tak jest. Nie jestem pewien, możesz się przekonać, nie, ale... Jak na razie... Jak na razie mnie nie atakuje... Olej go, olej go, chodźmy tam w stronę tej lawy, bo tam jest coś się świeci. Ewidentnie. Albo... Lapis Lazuri. Nie wiem, co to... Co tu się świeci, ty? Tutaj jest coś, jakieś duże pomieszczenie. O, o jest o. Żelazo. O kurde. No to tu już mamy fajne zejście. O, o, tam jest kolejne rozwidlenie. Czekaj, nie zapuszczajmy się, wykopmy sobie na spokojnie żelaza. Trzeba dużo surowców do budowy. Kamień też się przyda oczywiście. No. Trzeba będzie też zrobić jakąś grubą, naprawdę grubą wyprawę po drewno. Tak, żeby zebrać po kilka staków. Co tam jest niżej? Czekaj jeszcze, może tam nie schodźmy. To jest za późno, to powiedziałeś. Aha. Ja jeszcze tutaj kończę żelazo. Zeszłeś tam? Tak, o, jakie to jest ogromne. O, spadłem. Nie jest dobrze. Chodź tu, tu do mnie chodź. Idę, idę. Zobacz to. Noo, i zombiak tam jest, ej nie. Nie możemy tam się teraz zapuścić. Musimy... wziąć sobie, zrobić ekwipunek i nazbierać jeszcze surowców. Jak tam teraz pójdziemy, to się na bank zgubimy. Musimy teraz wrócić do... Ja już się zgubiłem. No to niedobrze. Czekaj, ja spadłem skądś. To jest ta pochodnia. Tutaj jest lawa. Czekaj, jesteś. O dobra. Po mojej lewej. Wiem już, gdzie jest wyjście. Tylko się tu przekopię. Trzeba ogólnie, wiesz, zaznaczyć sobie wyjścia, wejścia i potem eksplorować tą kopalnię. Tak mi się wydaje. Dobra, ja wykopałem cały węgiel tutaj. Tam jeszcze jest, ale to już mniejsza. Dobra, albo dawaj tam surowce, a ja oznaczam drogę powrotną, żebyśmy trafili. Dobra. A ty jeszcze tam... Nie możemy się za bardzo oddalać od siebie, wiesz? Spoko, czemu? Ej, co ty tu robisz tak szybko? Szukam surowców do wykopania. A, myślałem, że tam zostałeś bez kitu. I czekaj, gdzie było to wyjście? Tutaj? Nie. Ale tu jest żelazo, to przy okazji. Tutaj sobie wykopię. Dużo węgla. Oczywiście, że się przyda tutaj do przetapiania różnych rzeczy, do pochodni. Mamy szkieleta. Lecę. Głęboko, bo głęboko. Może go zamuruję. Co ty na to? Tam jest, w tej dziurze. Żarełko. Atakujemy go.
On nas atakuje. Ale te buraki są do hitu. Jak? Dobra, nie żyje. Dobra, to czysto. Tam jest koniec kopalni, czy jest coś dalej? Jest coś dalej. Shit, wszędzie jest coś dalej. Oby tu był koniec. Koniec? Wygląda mi na koniec. No, to całe szczęście. Ile mam? 35 już żelaza, no elegancko. Ja tutaj walczę o węgiel. Dość okay. Dobre złoże. Ja mam 31, jak na razie węgla. You? A ja mam 64 cały stack. Mm-hmm. Okej. Okay. Już tu, ponad. Tu jest wyjście. Wyjście oznaczam takim zbiorem pochodni jakimś. 2, 3. Okej. To w tamtą stronę trzeba iść. A tutaj jest ich za dużo. Albo nie, no nie wiem. Oj, coś tu, jakieś dźwięki. Dobra, co? Myślę, że chyba możemy... Mamy troszkę surowców. Troszkę za mało. Ale co chcemy robić w ogóle? Najlepiej ekwipunek. Ekwipunek. No to jeszcze może zrobić. Móc się powoli gdzieś tak próbować dostać. Dalej. Ekwipunek. No trzeba zebrać drewno. Chyba, że tu założymy taki dłuższy obóz. Coś sobie tu będziemy budować. A potem wiesz. Obczajmy sobie dalsze tereny i kolejką przejazd. Można. Nie znamy jeszcze tego. W sumie trzeba zwiedzić okolice. Jak tu jest w ogóle. Zawsze wiesz, wioskę można powiększyć. I tak dalej. Dobra, cześć na powierzchnię. Muszę tu jakiś licznik ustawiać, ile to w ogóle wszystko trwa. Bo myślę, sam że jak wyjdziemy na powierzchnię, to będziemy mogli zakończyć ten odcinek. Odcinek. No, już 20 minut powinno być. Tam chyba dalej to wyjście było. Ups, postawiłem na środku. Myślę, że tam, tak? No, tutaj zrobię. Jest wyjście. Takie. Ale przejście małe. Noc? Tak, musimy szybko się przedostać do... No to dobra, lecimy na szybko. Wioski. Najgorzej szkielety. Dobra, jest wioska niedaleko. No, trzeba letać z kotem. Za światłem. Tak. Jeszcze nawet więcej można dać. Pyk tutaj. Pyk. Żeby szkielety się bały światła. No i co, w następnym dniu będziemy zwiedzać okolice i zbierać drewno przy okazji, myślę. Ale tutaj są to nie NPC, to są... O nie! O kurcze, ej mam. Czekaj, ja tam zaraz biję. Co? Prawie padłem, stary. Uwaga, wbijam do domku. Jestem, nie ma mnie. Nie ma mnie, zabijaj go. Ej, co to tu robi w ogóle? Ej, został... Ale masakra, co tu się dzieje, ty? Ja nie wiem, co się dzieje tutaj nawet. Schodzę na dół, chodźmy lepiej spać. Zostałem zaatakowany. No nie. Ej, kurczę, czemu on wchodzi do naszego domku? Jakim prawem? Zabiję go. Nie mogę, kiedy potwory są w pobliżu. Ej, i się robi jasno. Jak się robi jasno, to... Chyba trzeba nam szyby jednak. No trzeba te szyby. Ale może zróbmy jakiś projekt inny. Mamy... Aha! Okej. Co to miało być? No to jest dobre pytanie. Gdzie ty się zrespiłeś? Na szczęście dość blisko. Aha, wiem, tam gdzie my robimy stukę. Pozbierałem przypadkowo wszystkie twoje rzeczy. Masakra. Ale dobra, no to już uzupełnię piec węglem. I dlaczego ja zginąłem? Potrzebuję. On szyby. Cię przez szybę uderzył. Właśnie tu nie ma szyby. No to właśnie, dlatego. Nie wiem. Masz moje rzeczy? Mam. Dałem trochę tego węgla okay. Do pieca.
I część mi się zestakowała, dobra, to daję od razu żelaz do przepalania. To nie będę ci go oddawał. Tylko daję do przepalania. Gdzie ona jest? Jest. Żelazo do przepalania. Coś jeszcze do przepalania? Piasek, co nie? Piasek, tak. To dałem piasek. Pieczona baranina to twoje? Moje, masz. Tak. Co jeszcze miałeś? Łopata, miecz. Łopata, kilof. To... Łopatę masz? Nie. Bo ty tego nie zbierasz. Rzucam jeszcze raz. Myk. Kilof. Miałeś drewniane kilofy, nie? Przy sobie. Tak. No jajko to nie moje. Co jeszcze? Coś jeszcze miałeś? Nie wiem. Miałeś kamienny miecz. Tak jest. Z kamiennym pykałem. Dobra, i resztę daję do schowka, bo nie wiem, czy tu jest jeszcze twoje, to okay. Tam wybierz. Sadzonki, patyki, deski, drewienka, wełna, strzała. Mam węgla, to daję też do schowka. Krzemień, oko pająka, sadzonki. Kamienia mamy? Ile masz kamienia? No ja już oddałem cały. To był żwir, w sumie nawet aha. Nie kamień. Aha, czyli mamy 46 kamienia, a 7 złota mamy. Zebrałeś złoto, tak. Czy to z tego? Ja zebrałem. O, to grubo. Dobrze, mój drogi, ja proponuję może kończyć. Tak, kończymy ten odcinek. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Lajkujcie. Tak. Komu się nie podobało, to łapka w bok. I oczywiście, do następnego odcineczka. Łapki zawsze w bok. Do zobaczenia. Nara, pozdro. Elo.